Dawid? Dominika? O, hej. Wow, wyglądasz bosko. Jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Z reguły jest odwrotnie. No, dzięki, ty też nie łysiejesz i nie masz piwnego brzuszka. Chyba trafiłam. To co, siadamy? Pewnie. Tylko odbiorę, dobra? Okej, ale to nie jest żaden pretekst, żeby mnie spławić, prawda? Nie, zaraz wracam, obiecuję. Okej. Halo, Milena? Coś ważnego? Bo właśnie jestem na randce, jest nawet przystojny. Tak, 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 jestem gotowa. Dobra, słuchaj, ja się rozłączam. Nie czekaj z kolacją, bo pewnie wrócę późno. Pa. Daj, pomogę ci. O, dzięki. To czego się napijesz? Może drinka? O, to lubię, przechodzimy od razu do konkretów. Cała ja. Dwa razy whisky z kolą. Widziałem to po wiadomościach, od razu zaproponowałaś spotkanie. Nie lubię marnować czasu na bezsensowne rzeczy. To tak jak ja. Dobrze, że mi się taka nie trafiła. To znaczy? No, laska jest ślepa. Niewidoma jak już. I co z tego? No chociażby to, że patrzę jak kiepsko się ubrała na randkę. No ale hej, w sumie w lustrze się sama nie przejrzy, co nie? Nie, to tak serio? No serio, mówię ci. Na pewno go wzięła na litość. Jak na moje oko wyglądają na szczęśliwe, to jest chyba najważniejsze. A jak na moje oko, to ja mu trochę współczuję. Przerąbany ma. Zresztą, powiedz mi, ty byś się umówiła z Kaleką? Nie wiem. A ja wiem. I mówię ci szczerze, jak jest. Ja bym się z taką dziewczyną nie umówił. No ale dość o nich. Ważne, że siedzę tutaj z taką piękną kobietą jak ty. Mam szczęście, co? Już nie. No ale o co ci chodzi? Co to ma znaczyć? To, że nie oczekiwałam od ciebie inteligencji. Prawdopodobnie gdybyśmy się z sobą przespali, to drugi raz bym do ciebie z niej zadzwoniła, ale okazałeś się chamem bez taktu i uczuć. No ale wkurzasz się o to, że mówię prawdę? Nie, wkurzam się o to, że zmarnowałam czas na kogoś tak bezwartościowego jak ty. Miłego życia, pajacu. Dominika, hej!